idę nagrywać kamerę. Dobra? Idę nagrywać. Panie trenerze, no dzisiaj mecz nie po waszej myśli, tak naprawdę nie udało się zdobyć żadnej bramki. No więcej z gry widać było na boisku, miała wola Chojnata. No czego brakowało w dzisiejszym dniu? Wiemy, że poranne godziny nie są zawsze najszczęśliwsze, ale czego brakło zawodnikom, aby jednak no, powalczyć o te punkty? Zdecydowanie na pewno skuteczności. Pierwsza połowa przespana w naszym wykonaniu, chociaż z założenia pierwsze 15 minut mieliśmy zagrać cofnięci w niskim pressingu, próbować wyjść z kontrą, rozpoznać przeciwnika po prostu, jakimi siłami dysponuje dzisiaj. No, ale niestety po 10 minutach przy biernej postawie całego zespołu, bloku defensywnego, tracimy dwie bramki. Mecz ustawiony. Mimo to drugą połowę chcemy zagrać bardzo ofensywnie.
stwarzamy 4-5 bardzo klarownych sytuacji, nie wykorzystujemy, czyli nie możemy sobie stworzyć tego otwarcia bramki napędzającej, no i tak niestety męczymy się do końca. Trzecia bramka, taka centrostrzał, zamyka nam mecz, no i niestety wracamy smutni. No właśnie, jakieś były założenia przed tym sezonem, aby ta Pilica Tomaszów Mazowiecki wróciła gdzieś do tych wyższych klas rozgrywkowych? Od początku z założeniem w A-klasie było utrzymanie się, pogranie sobie w piłeczkę i rozpoznanie tej A-klasy, tak? W B-klasie, kiedyś zrobiliśmy awans pandemiczny, można powiedzieć w cudzysłowie, no to był dużo szczęścia, przypadku można w tym powiedzieć i tej gry nie było tak, można widzieć, ładnej, poukładanej. A-klasa już wymaga zupełnie innej gry, dużego zaangażowania również motorycznego. Mój zespół to jest starszy zespół, więc tu nie porywamy się z siekierą czy z motyką na księżyc i po prostu będziemy sobie grać w tej A-klasie, dopóki nasza młodzież klubowa UKS-u nie dorośnie. I wtedy, może wtedy będziemy próbować o wyższe cele, czyli okręgówkę. Czyli jakie są widoki na tą właśnie młodzież tomaszowską, kiedy możemy liczyć na, może nie daj Boże, znaczy tak naprawdę derby możliwe kiedyś? Daj Boże, ale to za kilka lat na pewno. Życzymy wszystkiego najlepszego Lechii, żeby utrzymała się w trzeciej lidze, a jeżeli nam się uda w przeciągu kilku lat zrobić taką trzecią ligę, to byłby niesamowity sukces, ale tak jak mówię, to odbiegła przeszłość, nie musimy w nią wybiegać. U nas najstarszym rocznikiem trenującym dzieciaków jest rocznik 2-7, więc do tego rocznika będziemy czekać, kiedy będzie wchodził do seniorów i ich ogrywać po prostu. Super, dziękuję w takim razie, no i powodzenia oczywiście w ogrywaniu przede wszystkim młodzieży, no i powrotu na wyższe szczeble rozrywkowe. Dziękuję ślicznie, zapraszamy Was z tego miejsca serdecznie też na mecz u nas, bo nasza forma przypomina sinusoidę, czyli trafiliście na nasz ten dołek na meczu wyjazdowym. Tak to wygląda, że wyjazdy przegrywamy, u siebie wygrywamy, grając fajne mecze. W przyszłym tygodniu znowu ciekawy przeciwnik, Luciążanka. Jak Wam się uda być, to zapraszam. Może zaprezentujemy lepszą formę. Dziękuję bardzo. No i do zobaczenia. Dzisiejsze spotkanie przede wszystkim pod Wasze dyktando. Wy kontrolowaliście to spotkanie. Pierwsza połowa zdecydowanie dla Was, druga przede wszystkim brak skuteczności przeciwnika. Ale jak oceniasz sobie postawę swoją, swoich kolegów w dzisiejszym spotkaniu? Oceniam bardzo pozytywnie postawę. Założyliśmy sobie, żeby zagrać to spokojnie i od tyłu. Często u nas brakuje takiego rozegrania piłką, takiego właśnie utrzymania tej piłki i budujemy akcję na hura. Dzisiaj to się udało. Rywal pozwolił, nie naciskał na nas, pozwolił nam ułożyć sobie grę w paru kilkunastu pierwszych minutach. Udało się strzelić bramkę, jedną, drugą i to myślę, że fajnie ułożyło nam ten mecz. Przed sezonem zakładaliście jakieś cele, gdzie chcecie się znaleźć pod koniec sezonu, czy po prostu macie po prostu pomysł na to, żeby w tym roku się gdzieś ogrywać, bo tamten rok pandemiczny, aby gdzieś tam walczyć później o cele jakieś wyższe? Część ambitnych zawodników, w tym ja, widziała się w górze tabeli, część bardziej takich realistycznie podchodzących mówiła, że będzie to walka o utrzymanie, bo też teraz gramy w nowej grupie tej tomaszowskiej, nie w tej skierniewickiej, w której graliśmy wcześniej. Ale ten sezon tak teraz realnie, już na wiosnę mogę określić, że to jest zbieranie doświadczenia i tak jakby weryfikacja tego, co chcemy w przyszłym sezonie, o co chcemy walczyć. Czy chcemy być tylko średniakiem ligowym, czy może coś wyżej i włączyć się do jakiejś walki. Super, dziękuję w takim razie, no i powodzenia w kolejnych meczach. Bardzo dziękuję.